ciekawa, poruszająca dość trudny temat. Jest to książka Lato w pionierskiej huście. Tak się prezentuje. Jest to książka typowo wakacyjna. Autorami są Katarzyna Silvanowa i Jelena Malisowa. Powiem Wam, że książka, może właściwie najpierw Wam opowiem, o czym ona jest. Akcja książki rozgrywa się w 1986 roku, podczas którego właśnie są wakacje i trwa obóz pionierów, jaskółka. Na obozie spotykają się uczestnicy, jak i wychowawcy, którzy mają swoje tajemnice, o których nikt nie powinien się dowiedzieć, więc ukrywają je i starają się tego po sobie nie dać poznać. Ale zaczynając od naszych głównych bohaterów, pierwszym naszym bohaterem jest 16-letni Jura, który przyjeżdża na ten obóz co roku, miło spędza czas, chociaż jest tam traktowany jako taki łobuz. Chłopak, który szuka zaczepki, który jak coś się wydarzy, to zawsze jest jego wina, pomimo że nie zawsze tak jest. Pomimo że jest niewinny, to i tak go wszyscy obwiniają. Lubi spędzać czas w obozie z pionierami, lubi spędzać czas na różnych tam zajęciach, przedstawieniach, angażuje się w to. Jedynym jego zaskoczeniem w tym roku było to, że pojawił się nowy zastępowy, Wołodi, który ma 18 lat, jest bardzo przystojny, a wszystkie dziewczyny, które są na obozie, pragną jego, żeby on zwrócił uwagę na nie, żeby może na dyskotece poprosił je do tańca, żeby z nimi spędzał czas. Dziewczyny się wyścigują, która pierwsza, kogo poprosi do tańca, z kim porozmawia, są podekscytowane, a Wołodi nie zwraca na nich uwagi jako mężczyzna. Po prostu się nimi opiekuje jako wychowawca. Jura zaczyna coraz częściej spędzać czas z nowym zastępowym. Bardzo lubią siebie, bardzo lubią tematy, o których rozmawiają. Zaczynają się spierać podczas tego obozu, zaczynają rozmawiać, słuchać siebie wzajemnie i po jakimś czasie zauważają, że jeżeli się danego dnia nie widzą, zaczyna się dziać coś dziwnego. Zaczynają tęsknić ze sobą. Jest to dla nich taka nowość, ponieważ w Związku Radzieckim homoseksualizm jest przestępstwem. Boją się tego uczucia i otwarcie o nim nie rozmawiają. Spotykają się jako przyjaciele i tą relację też tak traktują cały czas. Ale okazuje się, że ich uczucie jest coraz głębsze i nie wiedzą, co powinni z tym zrobić. Wołodi, spotykając się z Jurą, bardzo dużo ryzykuje, ponieważ jeżeli ktoś by się dowiedział o tej relacji, straci dosłownie wszystko. Już nie będzie mógł być zastępowym, nie będzie mógł rozwijać się i straci naprawdę bardzo dużo. Jura kompletnie się tym nie przejmuje, dla niego najważniejsza jest miłość i relacje właśnie z chłopakiem, który jest bardzo, bardzo pogubiony. Wołodi zaczyna uważać, że powinien się leczyć, że to, że czuje coś do Jury, jest czymś złym, że jest chory. Chce iść do lekarza, chce się z tego wyleczyć, chciałby, aby dziewczyny mu się tak samo podobały jak Jura jemu. Chciałby być normalny i chciałby się z tego wyleczyć. Nie wie, do kogo się najpierw zwrócić, nie ma z kim o tym porozmawiać. Jest całkowicie pogubiony, nie jest pewien, czy powinien się spotykać z Jurą, ale jak się nie widzą, to kompletnie się gubią. Mija 20 lat, a Jura cały czas wspomina swoją pierwszą miłość z obozu i postanawia pojechać do jaskółki, sprawdzić, czy może tam spotka swojego przyjaciela, swoją miłość pierwszą. Ma ogromną nadzieję, że tak się stanie, ale czy faktycznie Wołodi jeszcze będzie pamiętał tą relację, czy może udało mu się faktycznie wyleczyć z tego uczucia, może teraz jego orientacja seksualna się zmieniła. Jest tutaj dużo obaw, ale mężczyzna się nie poddaje i jedzie z tą sprawdzić. Ale czy uda im się spotkać?
Czy Włodi jeszcze o nim w ogóle pamięta? Może pochłonięty jest pracą, a może już założył rodzinę? Tego dowiecie się po przeczytaniu tej książki. Książka jest obszerna, ale czyta się ją bardzo przyjemnie. Pomimo, że niektóre opisy dla mnie były zbyt takie naciągane, mogłyby być zdecydowanie pominięte, ale historia chłopców mnie wciągnęła i kibicowała im, żeby ta ich miłość była trwała i żeby zaakceptowali siebie takimi, jakimi są. Autorzy pokazali, jak trudne były kiedyś zakazane miłości, a homoseksualizm był traktowany jako choroba psychiczna. Książka porusza tematy bardzo ważne, jak właśnie miłość dwóch mężczyzn, ich rozterki, obawy, przerażenie, co powiedzą inni i żeby w ogóle się nikt o tym nie dowiedział. Myślę, że dobrze, że w dzisiejszych czasach takie związki są już bardziej normalne już dla ludzi, że to nie jest takie zakazane, jak to było kiedyś, że to już jest normalne po prostu, że ludzie się kochają, mają inną orientację seksualną. Myślę, że i tak w dzisiejszych czasach takie pary spotykają się z jakimiś głupimi komentarzami czy z krytyką, ale mam nadzieję, że w mniejszym stopniu niż to było w 1986 roku, gdy to było coś takiego nowego, chociaż wydaje mi się, że to zawsze było i będzie, ponieważ po prostu to ukrywali, tak jak Wołody z Jurą. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, co wy uważacie, a może wy jesteście w takim związku i spotkaliście się z jakimś taką dziwną sytuacją, na przykład niezaakceptowaniem przez najbliższych waszej relacji. Mam nadzieję, że tak nie jest, że w dzisiejszych czasach jest troszkę lepiej. Są ludzie bardziej wyrozumiani, chociaż to różnie bywa. No nic, kochani, to tyle na temat tej książki. Warto przeczytać. Nawet serdecznie mogę ją polecić młodzieży jak najbardziej. Ta książka jest w taki sposób napisana, że każdy może to przeczytać. W każdym wieku nie ma ograniczenia, więc jeżeli będziecie mieli okazję, to Wam serdecznie polecam na taki wakacyjny czas jak najbardziej. I to, kochani, by było tyle na dzisiaj. Dajcie znać, co teraz czytacie. Co myślicie o takiej książce, która porusza dość kontrowersyjny temat, która porusza trudne tematy, ale wartościowe, warte przeczytania i zmuszające do refleksji. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!